Wszystko to sama kupiłam. Pracowałam od 14 roku życia. Kilka razy mnie nagradzano. Kiedy wyjeżdżałam, jeździłam na południe. Dostawałam bezpłatne skierowania. Przepracowałam 40 lat w jednym zakładzie, byłam przodownicą. Ale żaden nie przypadł mi do serca. Zdarzało się, że kiedy docierałam na południe, mówili mi: wracaj do Jarosławia nienaruszona i niecałowana. Mężczyźni, wstyd mi o tym wspominać, ale tak było. Dziewictwo. To jakby ktoś na górze rzekł: to nie dla ciebie. Jekaterino Aleksandrowna, jakie jest pani największe marzenie? Co chciałaby pani zmienić w swoim życiu? Spokojnie pójść do łazienki, umyć się bez kolejki. Nie potrzebuję niczego więcej. Mam 3000 emerytury, dzięki Bogu, wystarczają. Patrzcie, oto nasza kuchnia. Dziękuję. Czy tam jest zamknięte? Nie, zejdźcie do samochodu. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze to. Za dodatkową opowieść. Jak to? Proszę się podpisać. Rozpieszcza mnie pan. Gdzie mam podpisać? Tutaj. Widzi pani tę sumę? W ciągu ostatnich 8 lat siła nabywcza Rosjan wzrosła kilkakrotnie. Wartość sprzedaży w kraju kilkudziesięciokrotnie. Te tendencje widać nie tylko w Rosji. We współczesnym, tolerancyjnym świecie najwyższą cnotą jest sprzedaż. Nie ma w niej nic trudnego ani niesłusznego. Najważniejsze, że nikomu nie jest przykro. Nie wszyscy potrafią tworzyć, a wojaczka jest coraz trudniejsza. Załóżmy, że nie poszczęściło się wam z nieruchomością, kopalnią czy szybem. Nieważne. To nie klęska, wy jeszcze żyjecie. W latach 90. dłużnicy, którzy zostawali bez grosza, sprzedawali nerkę. Albo nawet oko. Czy mało mamy parzystych organów? Nawet skazany na śmierć ma czym handlować. Na przykład może krzyknąć z szafotu: pijcie Coca-Colę. Zapewni przyszłość rodzinie. Dziewictwo traci się tylko raz, co oczywiście jest niewłaściwe, za to korzystne. Dlatego jego wartość rośnie. Pożytku z dziewictwa mamy jeszcze mniej niż z nerki. Ci, którzy je tracą, właściwie nic nie tracą, a ci, którzy je kupują, czują się pierwszymi i jedynymi. Wkraczamy w erę handlu dziewictwem. To sukces, znalezienie towaru prawie niepotrzebnego sprzedającemu i gwałtownie podwyższającego samoocenę kupującego. Prościej można sprzedać tylko duszę diabłu, ale duszy, jak udowodniła nauka, nie ma. Nie oznacza to, że kupiec zniknął z rynku. Tutaj jest, obok. Po prostu interesuje się innym asortymentem. O naszej młodzieży aż przykro mówić. W Moskwie też taka jest? Jedna z dzielnic tutaj to Szanghaj, nasza szyłka. Jest też południowa. Chłopcy dzielą się na szyłowców, południowców i szanghajskich. Czasami zbierają się na ustawki. Mają tam bossa, najważniejszego.
Jeśli ktoś ma problemy, na ustawkach idzie do niego. Potem odchodzą na bok, aby je rozwiązać. Zdają pieniądze. Kiedyś na brzegu rzeczki zjawiało się ze 100 chłopaków. Ale to było widowisko. Na przykład, kiedy południowcy z szanghajskimi czegoś nie podzielili. To były bójki. Na śmierć i życie. Okropność. Tak było, ale ostatnio to się zmienia. Zbierają wszystkie pieniądze. Nie wiem, gdzie się potem podziewają. Pensja to najwyżej 2000 rubli miesięcznie. Cóż znaczą 2000, kiedy ma się dwoje dzieci, szkołę, trzeba zapłacić za światło. Przecież trzeba się ubrać, kupić buty. Jak tak w ogóle można? Wszyscy dorabiają, pędzą bimber albo robią coś innego. W tym mieście na pewno nie zostanę. Już o tym rozmawialiśmy. Jak to ująć? Tutaj nie mogę zrealizować swoich celów. Moskwa to co innego. Wielkie miasto, są tam kluby i odpowiednie towarzystwo. Mam 18 lat. Powiem szczerze, dotąd nikt mnie nie łapał za tyłek czy piersi. Ani nikt ze mną nie spał. Jestem z tego dumna. Czasami pytano mnie, czy się nie wstydzę. Dziwictwa. Nie wstyd ci, że nikt ciebie nie... Jak tak można? Czego mam się wstydzić? Przeciwnie, jestem z tego dumna. Gdybym jeszcze raz wzięła udział w tym programie z tymi samymi ludźmi, wszystko byłoby dobrze. Z nim tak. Miałam ochotę, chciało mi się. A tak? U nas tak się suje, toga. Głód prosto ciało, że żona. To takie od nas... Tu wszyscy uważają, spotykają się rok, już czas. Nie wiem, może ja źle myślę. Mało kto tu się ze mną zgadza. Chyba tym bardziej w Moskwie. Dzień dobry, moja księżniczko. Barbie, czy jesteś gotowa na nowy dzień i na stopniowy podbój całego świata? Moje marzenia są różowe. Wielki różowy domek, różowy samochód z różowymi obiciami. Wszystko dookoła ma być różowe. Chcę patrzeć przez różowe okulary. Jestem piękna, dlatego widzą we mnie tylko ciało. Lalkę. Myślą, że piękna dziewczyna nadaje się tylko do seksu. Mnie on do niczego nie jest potrzebny. Być w moim wieku, tak znaną, w dodatku dziewicą, to coś wyjątkowego. Jeśli się sprzedawać, to nie tanio, bo kiedy stracę atuty, zainteresowanie spadnie szybko. Tak samo było z Britney Spears. Chcę rozreklamować siebie, a potem zostać twarzą jakiejś znanej firmy. Coś reklamować. Gdyby mi zaproponowano nakręcenie krótkiego filmu, w którym pozbawiam się dziewictwa za pomocą butelki Pepsi-Coli, nie wiem, czy to dozwolone, czy nie jest za długa, zgodziłabym się. Za 3 miliony dolarów. To byłaby dla nich reklama. Najważniejsza w życiu jest wiara w swoje marzenie. Jeśli się mocno wierzy, bardzo czegoś chce, to można nawet w kosmos polecieć. Jedyne, co mnie może powstrzymać, to śmierć. Kiedy mnie zabiją, nie będę mogła niczego więcej osiągnąć. Dopóki żyję, to zacisnę zęby, niezależnie od tego, jak bardzo będzie bolało. Ludzie niczego nie zauważą. Żywa Barbie to lalka, więc ja jestem lalką. Nikt nie dostrzeże mojego bólu. Zawsze będę uśmiechnięta, wesoła.
Marzę, aby zostać znaną i słynną tancerką, żebym mogła ofiarować ludziom swój różowy humor i taniec. I zarobić mnóstwo pieniędzy. Kupić różową willę i kilka różowych samochodów, w tym limuzynę. Nie śmiejcie się z różowego koloru. Od wieków był romantycznym kolorem nadziei. Po prostu z upływem lat stał się atrybutem lalki Barbie. Lalka ukradła barwę różową. Im bardziej szara jest rzeczywistość, tym bardziej różowe jest marzenie. Kiedyś sprzedawano się za złoto, teraz za róż, bo bardziej jaskrawy. Skąd można wiedzieć, o co Faust poprosiłby diabła, gdyby się urodził i żył w Karagandzie? Wcześniej za duszę proponowano wiele. Wszechmoc, wszechwiedzę, wieczną młodość, a co najmniej odwzajemnienie uczuć. Kupiec nie mówił o pieniądzach, proponowano mu coś cenniejszego. Teraz rynek jest bardziej demokratyczny. Towar stał się łatwiej dostępny, można go dotknąć lub obejrzeć podczas transmisji. Potrzeby też są inne, nawet za darmo, nikt nie chce wszechwiedzy, a wieczna młodość sprawia same kłopoty. W finansach nazywa się to dewaluacją. Może dusze tak straciły na wartości, że wystarczy za nie dać różowy samochód, dom albo co najwyżej minutę sławy? Karino? Naleję herbatę. I pokażę, gdzie cię gaz. Gdzie mam usiąść? Zimna. Jutro wyjeżdżasz, Karinko? Wyjeżdżam podbić Moskwę. Na długo? Co znaczy na długo? Знаешь, Кариночка, дам тебе раду. Я тебе посоветую. Будь внимательным. Осторожнее добирай приятелей. Уважай на окружение. Bądź przezorna. Niedługo odbierzesz dowód osobisty, więc będą ci proponować umowy. Wszystko rozważ. Moskwa to miasto bardzo skomplikowane. Tyle różnorodnych, złożonych sytuacji. Dlatego radzę ci, bądź bardzo ostrożna. Поняла меня? I podróżek sobie podyskiwaj. Znajdź sobie koleżanki. Nie masz złych nawyków, więc proszę, nie nabierz ich. Są bardzo niebezpieczne. Życzę ci powodzenia. Jutro wcześnie wyjeżdżasz. Dzwoń do mnie częściej. Albo lepiej wysyłaj mi SMS-y. Codziennie, bo bardzo się o ciebie niepokoję. No każdy dzień SMS-oczku poślij mnie, потому что я очень, очень переживаю о тебе. Поняла? Tak. Chcesz trafić na scenę, do publiczności. Wiem, że to twój żywioł, znam cię. Nie zapominaj jednak, że to trwa krótko. Что это до какого-то определенного времени. Zdobądź lepiej jakiś zawód, żebyś mogła długo pracować. Nie zapominaj o nauce. Znajdziesz coś dochodowego, to idź do pracy. Ucz się. Ciężko jest bez wykształcenia. Jaki cel chcesz osiągnąć? Stać się znaną. Znaną? Nie tyle znaną, ile wpływową osobowością. Co najmniej tak jak Madonna. Ma już swoje lata,
Trochę się zestarzała. Czas na przyjście nowej. Może to nieskromne, ale jestem gotowa rzucić jej wyzwanie. Zastąpić ją? Tak. Nie jako piosenkarka, ale tancerka. Chciałabym podnieść taniec na wyższy poziom. Stworzyć show. Taneczny. Skoro się już urodziłam, to po to, aby moje życie było barwne. Scena, światła reflektorów, chociażby na krótko, ale chcę wejść na szczyt. Zgadzam się, ale jak możesz coś osiągnąć bez wykształcenia i nauki? Ty możesz dobić się, razwie? Uważam, że mogę. Jeśli chcesz, wskażę ci wielu ludzi, którzy skończyli po dwa kierunki studiów, a pracują jako zwykli sprzedawcy. Nie starcza im śmiałości. Wszystkie siły zużyli na naukę. Nie potrafią odnieść sukcesu, bo brak im samozaparcia. Tak bywa, jeśli jest się ślamazarą, nie potrafi się nikogo spławić. Mam charakter jędzy, sama nauczyłam się psychologii. Potrafię przejrzeć ludzi na wylot, nie mówię im złośliwości prosto w oczy. Nawet jeśli kogoś nie lubię, mogę z nim utrzymywać dobre kontakty. Nie domyśli się, co o nim myślę. A ja od razu wiem, jak ktoś do mnie się odnosi i jakie niebezpieczeństwo dla mnie stanowi. Zrozumiałam, że lepiej udawać idiotkę. Wtedy łatwiej się gdzieś dostać. Myślą, głupia. Trzeba jednak swój rozum mieć i kryć swoje myśli. Nie wymądrzać się. Ci, którzy afiszują się mądrością, wykazują niedostatek, a nie nadmiar rozumu. Po co mi konflikty? Obejdę drugą osobę milcząc i podążę dalej do swego celu. Z tym się zgadzam. Jeszcze jedno. Jeśli mi ktoś zwraca uwagę, niech sobie mówi, co chce. Nie uważam go za równego sobie. Wysłucham w milczeniu, odwrócę się i podążę do celu. Nie będę się kłóciła. Co to za bydle, że muszę mu udowadniać, kim jestem? Odnoszę wrażenie, że nie mam 19 lat, tylko ponad 30. Spróbuj zdać na choreografię. Jeszcze coś. Całe życie przepracowałaś za kopiejki, a ja tak nie chcę. Marzę o pięknych ciuchach, drogich samochodach, efektownej biżuterii. Jutro się obudzisz i dokąd pójdziesz? Twoje koleżanki się uczą. Wika studiuje prawo, Rita finanse. A kim jest mama Wiki? Też studiowała. Jest sprzątaczką. Nie, już wystarczy, zaraz się zirytuję. I będę się kłóciła, kończmy. Krystyno, życzymy ci, abyś została gwiazdą. Już nią jestem. Żeby wszyscy byli z ciebie dumni. Najważniejsze, abyś nie zapomniała naszego miasta i swoich przyjaciół. Nie, miasto chyba zapomnę, ale przyjaciół nigdy. Wezwą nas. Chodźmy wszyscy razem. Wychodzimy na ulicę. Jak samopoczucie, Krystyno? Doskonałe. Cicho! Spokój. Żeby wasza miłość ze Stiopą była piękna. Na pewno taka będzie.
Powiedzie wam się na 100%, bo oboje jesteście świetni. Życzę wam, żebyście wygrali dom. I tak będzie wasz. Twoje zdrowie. Żeby wszystko ci się udało. Wypijmy. Gorzko, gorzko. Może się zobaczymy, zanim pójdę do wojska, a może nie. Na pewno się zobaczymy. Kto to? Mały Snieguriuk. Wasilii? Witaliku, żeby cię tam nie skrzywdzili, nie malowali cię szminką. Kristino, jak my tu bez ciebie? Ciao, ziomy. Widzisz autobus? Marino, masz puder? Daj. Ty go masz. Wszystko? Do widzenia. Szanowni pasażerowie, przedstawiam wam nowy numer waszej ukochanej gazety. Ujawnia sekrety życia prywatnego ulubionych gwiazd. W tym numerze, dlaczego Gałkin żyje z Pugaczową, ale buduje własny zamek. W jakim celu bohater reality show Dom 2 Stjepan Mięszykow zaprasza tylko dziewica. Za co Baturin obije mordę Bilanowi i kto obsmarował dupę Aleksandrowi Cekało, a także fotki gołej Ksenii Sobczak. To i wiele innych materiałów z kolorowymi ilustracjami umili wam podróż za jedynie 10 rubli. Proszę zamawiać. Dziękuję za uwagę. Szczęśliwej podróży.
kupli-prodaży. Aktu kupna-sprzedaży dokonuje się dziś w megamarketach. Codziennie w nanomarkecie Moskwa pojawiają się miliony nowych sprzedawców i mniej więcej tyle samo Mefistofelesów. Примерно столько же Мефистофеля. Супермаркет. Wszyscy zmierzają do marketu, nawet ci, którzy nie mają ani pieniędzy, ani towarów. Po prostu jeśli cię nie ma w supermarkecie, nie istniejesz. Nazywam się Krystyna Afanasiewa, jestem z Tambowa. Dlaczego tak pani drży głos? Przeziębiłam się, ochrypłam. Przedwczoraj zmarła moja siostra, jak na złość wczoraj zadzwonili i zaprosili mnie na casting, dlatego przyszedłem. Po pierwsze, chcę do telewizji, to banalne, ale chcę. Chciałabym zarobić sporo pieniędzy, zrobić karierę. Pragnę sławy, dlatego muszę się dostać do telewizji. Po co? Po co? Oczywiście chcę reklamy. Chcę się też dowiedzieć, jak się zachowam przed kamerami. Co będziesz reklamować? Siebie. Jestem najlepszym towarem. Jak zwiększę swoją popularność? Mam członek w spodniach, ale pokażę go, kiedy uznam to za konieczne. Co zrobić, żeby widzowie mnie zapamiętali? Załóżmy, że chcę się pieprzyć przed kamerą, nieważne gdzie. Jestem na to gotowa. Na początek. Nie złożę w ofierze swojej rodziny, ale mogę przekroczyć granice człowieczeństwa. Za $2 miliony. Co jesteś gotowa zrobić za $2 miliony? Sprzedać rodziców. Bzdura. Niedopuszczalne? Wszystko jest dopuszczalne. Nie mogę się kochać za pieniądze ani występować w porno. To moje ograniczenia. Wszystko inne mogę. Na pewno nie prześpię się z psem. Mogę z kobietą. Dla mnie to będzie przyjemne.
Nie, nie tak. Ty możesz pocałować? Pocałujesz w usta dziewczynę siedzącą obok? Mogę. Tak. Ty działaj to w sobie. Robiłaś to już? Nie. Nie razu. Ani razu. Będę spała ze wszystkimi dziewczynami. Tym, które się nie zgodzą, nasikam obok łóżek, żeby kiedy wstaną, zamiast w kapcie, trafiły w kałuże. Potrzebuję 30 tysięcy rubli miesięcznie. Będę wtedy szczęśliwa. Teraz rajcują mnie właśnie pieniądze. Ile potrzebuję pieniędzy? Jeśli będę ich miała dużo, to zapragnę więcej, dlatego marzę o nieskończonej ilości. Będę spała ze wszystkimi. A kto z tobą będzie spał? Wszyscy. O Boże, wszyscy, każdy, kto zechce. Kiedyś w urodziny Dima nieźle się wstawił. Powiedziałam: Dima, chodź, zrobimy to tak jak Madonna w filmie. Prześpimy się ze sobą. A on: nie, Snieżana, lubię tylko facetów. Tylko że inni geje mi mówili: nie spałem nigdy z kobietą, ale ty jesteś taka piękna, że z tobą bym się przespał. Przespałbym się tam ze wszystkimi facetami. Wiedziałbym, jak to zrobić. U nas dziewczyna jest gotowa przespać się właściwie z każdym. Dowolnie, oczywiście. Nie wiem jednak, kogo zdradzić czy wyeliminować. Zgodzę się właściwie na wszystko. To tylko cesarka. Wystarczy? Będzie chyba najlepiej, gdy się z kimś zaprzyjaźnię, a potem zdradzę. Niczego się nie wstydzę. Wszystko mi jedno, będę królikiem doświadczalnym. Chcę kogoś sprowokować, żeby uderzył mnie w twarz. Wyprowadzić go z równowagi. Może zadziwię go biustem i wtedy mnie wezmą. Mogę zrobić tak. Jeśli się spodoba, bierzcie mnie. Uważam się za zawodowego uwodziciela. Tak samo sądzą moi przyjaciele. Trenowałem chłopaków, nie tylko młodych, także ponad 30-letnich, jak należy poznawać i uwodzić dziewczyny. Sam stale kogoś podrywam. Miałem ponad 50 dziewczyn, ale w każdej szukam miłości. We mnie najbardziej intrygujące jest to, że mając 18 lat jestem dziewicą. To, że do 18 jeszcze z nikim nie spałam, znaczy, że poważnie do tego podchodzę. Tak samo poważnie będę się odnosić do Stjepana. Jeśli będę mu ufała, to się z nim prześpię. Ale dobrowolnie, a nie przez konieczność wyboru spać albo nie spać. Jeśli nie będzie takiego ultimatum... Wyłącz go szybko. Wtedy, gdy nie będę miała wątpliwości, tak czy nie. Kiedy poczuję, że tak i już. Jeśli mężczyzna mi się nie spodoba, to nawet gdybym się wzbogaciła i zyskała sławę, nic z tego. Najważniejszy problem dla mnie, jak zrobić z tego aukcję. Czy sprzedaję jakąś rzecz? Tak, jestem na 100% gotowa na to, by Stjepan był pierwszy na liście, z którym będę pierwszy raz. Podczas tego programu, tak.
15, 20, starczy, hura. Koniec, możemy odjechać? Ogromne dzięki. Jak to się stało, że zdecydowałaś się sprzedać dziewictwo? Opowiedz po kolei. Najpierw przypadkowo poznałam kogoś przez internet. Korespondowaliśmy. Na portalu była o tym rubryka i fuksem zobaczyłam, że coś takiego w ogóle istnieje. Utkwiło mi to w głowie. To jest, ja случайно увидела, что вообще такое бывает. Но тогда еще не думала. Ну, то есть. Сама не знаю, как это все стало. Ну, я сама не. Попросту не знаю. Просто. Ten Jarosław to zamknięty krąg. Ну вот этот Ярославль это круг замкнутый. Я не знаю, как до этого дошло. Не знаю, как так получилось. No tak zaczepiłeś mnie. Stale o tym myślałam. Takoj ze mną. Najpierw nie sądziłam. Że to może stać się ze mną. Potem wracało jako natrętna myśl. Czy jako możliwość do rozważenia? No ty napisała. Przecież napisałaś o tym do kogoś. Nie. Tam jak nabrała. Po prostu na strony internetowe, na których były te ogłoszenia o sprzedaży dziewictwa, posłałam fotografię. No fotografię. A сколько тебе человек? Ilu do ciebie napisało? Człowiek. Około 10. To jest ty, jak czyli sama określiłaś swoją cenę? No, ja bym patrzyła, że. Przejrzałam cudze popularne propozycje. Nie znam. Nie wiem. Ja думала сначала. Najpierw myślałam o 5. Nie znam. Czy to za mało, czy co? Mało jeszcze, no. Сначала 5 назначила. Najpierw podałam 5. Ale nikt nie odpowiedział. Dlatego zmieniłam na 3. Jak ty chcesz ich potracić? Na co chcesz je wydać? Chciałabym na kursy w Moskwie. Na kursy, no, żeby moskowski. No, w ogóle uznać. Sprawdziłabym możliwości kształcenia się. Jak na zwyczajnie. Chciałabym spełnić marzenie. No, żeby мечта. Na spełnienie marzeń. Na сколько тебе вот. Na jak długo twoim zdaniem wystarczą ci $3000? Na сколько времени? Я не представляю даже. Nawet sobie nie wyobrażam takiej sumy. Dlatego nie wiem. То есть ты никогда в руках. Nigdy nie miałaś takiej. Oczywiście, że nie. А какая максимальная сумма? A jaką największą sumę miałaś w rękach? Nie, один раз пособие. Raz mi wypłacili zasiłek. 6000. Jakiś dla dzieci, nie pamiętam, stare dzieje. Pewnie w czasach ZSRR. $6000? Tak, rubli. $3000 to ile teraz rubli? Około 75? Ile? Zdaje się, że 75. Sprzedajesz duszę czy ciało? Raczej ciało i część duszy. Ale część, nie całą. Nie wiem, nie rozumiem. Mimo wszystko to dla mnie jakiś rodzaj przestępstwa. Krok za bariery. Ale wiem, że potrafię je przełamać. Oczywiście, że się boję. No ja boję się, koniecznie. Zdajesz sobie sprawę, że sprzedajesz nie materię, tkaninę czy kapilary. Na ile to wyceniasz?
Скажи, пожалуйста, а что-то мы можем, например... Powiedz, co możemy zrobić? Co mogę na przykład ja, który znam cię już drugi dzień, żebyś tego nie robiła? Уже второй день. Что-нибудь я могу сделать, чтобы ты это не делала? Nie wiem, jestem zmęczona. Gorzko, gorzko. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, jedenaście. Katia ma dwie wyjściowe sukienki, jedną maturalną na uroczyste okazje, białą. Druga jest krótsza, ale też biała. Katia ma 19 lat. Mieszka w stolicy obwodu, 400 kilometrów od Moskwy. Ale dotychczas była tu tylko dwukrotnie. Jej matka jest nauczycielką rosyjskiego, ojca nie ma. Mieszkają w jednym pokoju przedzielonym zasłoną. Po szkole Katia przez rok uczyła się w swoim mieście. Teraz chce zdobywać wykształcenie w Moskwie. Jeszcze nie wie gdzie. To nieważne. Najważniejsze, że w Moskwie.
Катя в эту ночь... Тей ноцы Катя страчила девицтво. Zgodnie z umową na jej konto, na które otrzymywała stypendium, rano miały wpłynąć $3000. Pieniądze wpłynęły. Katia miała szczęście, już otrzymała swoje pieniądze. W dodatku za udział w tym filmie zapłacono jej $500. $500. Sama podała taką sumę. Inni zdobywcy różowego świata będą musieli jeszcze długo szlochać, kłócić się i godzić, sypiać ze sobą i wariować, aby znaleźć swój okruch sławy. Słowem, działać wszystko, co położono po zakonom cywilizowanego rynku. To strata czy zysk? Jak to teraz oceniasz? Nie wiem, raczej strata. A ty by drugi raz... Zrobiłabyś to powtórnie? Nie pomyliłaś się co do ceny? To nie takie ważne, więcej czy mniej. Problem nie leży w cenie. Powodzenia.
эротический эпатаж нужен... Провокация эротична потребна есть по то, чтобы осягнуть довольный цель. Например, подбить целый свят. Уже раз сделала это певна блондинка, теперь планирует то инна. Проверка микрофона, раз... Проба микрофону, раз, два. 2 lipca tego roku pociągiem z Karagandy przybyła do Moskwy Karina Barbie. Wybrałam taki styl, żeby wnieść do życia coś bajkowego, lalkowego. Róż przybliża moje życie do tego, które wiedzie Barbie. Obywatelka Kazachstanu, wielbicielka koloru różowego, chce zarobić na bajkowe życie prowokacją seksualną. Karina uważa, że Moskwę nie podbije nikt przeciętny. Dlatego do Szarego Miasta przyjechałam w różowym. W Karagandzie pomalowałam swoje wejściowe drzwi na różowo. Następne drzwi, które pomaluję na różowo, będą drzwiami jej własnej willi w centrum Moskwy. Najważniejsza w moim życiu jest kariera. Może z kimś się zaprzyjaźnię, ale miłość zajmuje dużo czasu. Karina nie ma czasu na uczucia ani seks. Zresztą, na razie, gwiazda z Karagandy nie zamierza darować nikomu swojego dziewictwa. Na razie nie chce. Stracić cnoty. Chcę ją na razie zachować. Ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой. Губы твои алые, брови другой. Быстрее. Шипчей. Ой, блин, как... Хороба, которую рэнке помилила? Какой я сбил? Не памятам. Можешь повторить то, что мы на кастингу? Co? Że jesteś dziewicą, idziesz właśnie do Stjepana Mięszykowa, chciałaby się z nim być, urodzić jego dziecko. Ta gra, w cudzysłowie, jest twoim życiem, tak? Dla mnie jako widza to postać bardzo interesująca. Jaką trzeba być naiwną idiotką albo wyjątkowo wyrachowaną osobą, żeby przyjść z takim oświadczeniem do Stjepana? Teraz już koniec. Nie ma powrotu. Mamy Pietra, tak? Nienawidzę tego mostu. Nie, klewo w środki sadne. Ладно, мягкий. Подожди, надо. Такое солнце. Что за солнце? Упал. Там есть такой высенник. Дзвик, видите? Ага. Вот кран. Видим, дзвик. Далее есть стежка. Дойдете до дзвигу и зараз влево на взгуже. То там есть взгуже. Так. До шутру и просто? Так. В голове мне се кręci. Jestem roztrzęsiona. Jak mam się opanować? Tego nie da się opanować. Nie uspokoję się? Będzie ci się wydawało, że już, ale nie. Идем рядом, чтобы на меня забыть.
Szybciej. Zamknij drzwi. Nie dosłyszę. Chodź, pogadamy. Na razie. Telefon od Stiopy był zaskoczeniem? Oczywiście. Na pewno dla wszystkich byłby zaskoczeniem. Chodźmy. Szybko ci wszystko wyjaśnię. Usiądziemy sobie gdzieś. Kilka informacji, jeśli ciebie to interesuje. Wydaje mi się, że powinno być korzystne dla wszystkich. Chcesz trafić do programu? Tak. Interesuje cię Stiepan Mięczykow? Bardzo. Rozmawiacie poza strefą? Rozmawiacie poza strefą, tak. Co ci mówi? Że chce ze mną na serio. Że chce z tobą na serio. Przed 2 tygodniami była tu pewna dziewczyna, Krystyna. Mówił ci? Że tu była? Nie, tutaj jej nie było. Что некую девушку на кастинге Кристину, она облюбовала, она ему понравилась. Понравилась она ему тем, что она девственница. Mówił o niej ogólnie. Na castingu upatrzył sobie dziewczynę, Krystynę. Spodobała mu się, bo jest dziewicą. Jest gotowa stracić z nim dziewictwo w tym programie. A także pokochać go, żyć z nim i umrzeć z nim tego samego dnia. Stiopa zaprosił ją do siebie. Zawrócił jej w głowie i przyszła. Wtedy on włączył wsteczny. Nie wie, co z nią zrobić. Nie wiem dlaczego, ale chciał wezwać ciebie. Na razie nie zostaniesz uczestniczką, tylko gościem programu. Czego chce Stiopa? Sądzę, że tego, by zwyciężyła najsilniejsza. Jesteś gotowa na taką rywalizację? Właściwie tak. Koniec. Za pół godziny pójdziemy. Dostaniesz sprzęt i wchodzimy tam razem z rzeczami. Tam jest taki wysięgnik. Dźwig. Idź w jego kierunku. Będzie tam ścieżka. Idź po niej prosto na wzgórze. Karino, wyjdź, cholera, na wzgórze. No i co? No idź ko mnie. Chodź do mnie. Oddechnij, leż się. Odpocznij, połóż się. Już wszystko uprzątnęłaś? Nie jestem zmęczona. Wszystko uprzątnęłaś? Tak, wszystko. Nie, nie wszystko. Przyszłaś teraz tutaj. Tak. Właściwie to pierwszy dzień. Skup się teraz. Jesteś w studiu. Wiesz, jak wygląda? Ogromna ściana monitorów. Na każdym z nich jest obraz z jednej kamery. Kamer jest wiele, są wszędzie. W domu, w toalecie. Pokazują, co się dzieje. Teraz wszystkie są wycelowane w ciebie, ponieważ przyszłaś. Ty. Od dawna oczekiwana. Tu, którą dawnym-dawno czekali. I teraz? Teraz. Chcę, żebyś pokazywała swoją urodę nie tylko mnie, ale i kamerom. Takie tu jest życie. Specyficzne. Chcę, żeby twoje życie było wyraziste. Twoja życie. Я хочу, чтобы была выразительной. Сейчас нас тебе пишут. Ponieważ już do nas piszą o tym, jak zakochujemy się w sobie. Zrozumiałaś? Już się zakochujemy, oczywiście. Co z Krystyną? Krystyna jest śliczna. Śliczna? Ale to ciebie kocham. Jasne. Pocałuj mnie.
Nie. Śmiało. Nie chcę. Całuj. Nie. Całuj. Już cały jesteś w moim błyszczyku. Co tam? Nic. Pocałuję cię w usta, delikatnie. Pozwól, że delikatnie pocałuję cię w usta. Za daleko, nie dosięgniesz. Nie dosięgnę? Co powinnam teraz zrobić? Nie wiem, trzeba zrobić coś takiego, że... Nie wiem. Wykaż się w jakiś sposób. Sama nie wiem jak. Nie siedź na miejscu. Tam jest wiele takich szarych myszek, które tylko siedzą. To show, Krystyno, musi być ciekawie. Jest ciekawie, bo przyszłam do Stiopy, a on teraz jest z Nataszą. Niepokoję się. Cześć. Całuję, Krystyno. Pa, moja piękna, powodzenia. Słyszysz, Rustamie? Zaczynamy. Cisza? Dlaczego wszyscy tyle gadają? Zacznijmy jeszcze raz. Co za burdel. Mam dla was nowinę. Dobrze. Mam dla was krótkie, sensacyjne oświadczenie, którego treść znam tylko ja i jeszcze jeden siedzący tutaj człowiek. Krystyna nie jest dziewicą. Daj spokój. Stiopo, po tym jak z nią byłeś, zrozumiałeś, że niestety nie jest kobietą twoich marzeń. Stiopo, powiedz, po tym jak pozbawiłeś ją tej dolegliwości, pojąłeś, że jej nie potrzebujesz? Ty pojął, że ona tobie nie można. To nie dlatego, że ją pozbawiłem tej dolegliwości. Zrozumiałem, że... Jak to powiedzieć? Dlaczego w takim razie sprzeciwiałeś się jej przyjściu? Tak to było? Dla niej to chwyt reklamowy? Uważa, że dziewictwo to reklamowa bomba. Dla Krystyny pojawienie się z dziewictwem było jak wybuch bomby reklamowej. To tylko prowokacja. Ale Stiopa o tym wiedział. Wiedział. Okłamywałeś nas, Stiopo? Wierzyliśmy ci. Nie kłamał. Chciałaby Nataszę nominowano do wyjścia. Problem w tym, że Stiopa nie kłamał. Nie chciał wcale, żeby tutaj przychodziła. Niech sama decyduje, do kogo przyjdzie w gości. Niech sama decyduje. Proponuję zamienić je miejscami. Niech Natasza zostanie uczestniczką, a Krystyna będzie gościem. Mam pomysł. Zamienimy je miejscami. Krystyna zostanie gościem, a Natasza uczestniczką programu. To jest, Krystyna stanie gościem projektu, a Natasza jego uczestniczką. Ja za. Ja za. Ona jeszcze nie znaje. Będziesz błagał, Stiepanie, kiedy zobaczysz zaświadczenie, że niczego tam nie zszyto. Chciałabym wtedy zobaczyć twoją minę. Przynieś. Przynieś to zaświadczenie, że nie zszyto. Dobrze. Ale żeby je przynieść, muszę iść do lekarza. To kwestia zmiany statusu bohatera na gościa. Zmiana została zainicjowana. Dzisiaj zostanie rozstrzygnięta. Interesuje mnie inna sprawa. Tym się nie przejmuj. Może jeszcze się popłaczesz. Jak to nie przejmuj się? Nie znajdujesz się w towarzystwie prawiczków. Ostrzeżona znaczy uzbrojona. Wrócimy do tego. Teraz rozejść się. Niech dziewczyny same to rozstrzygną. Nie płacz, Krystyno. Gdzie łóżko? Położymy się? Przestań.
За Кристиной. За Кристиной. Wszyscy idziemy za Kristiną. Co ty? To dom 2, tu się gra na uczuciach. Myślałaś, że będzie łatwo? Moja mama to zobaczy. Boże mój, to żart. To nie żart. Wyjaśnisz to na wzgórzu. Powiesz, przeproś, przyznaj, że skłamałeś. Kamera na jej twarz, zbliżenie, pokaż grę uczuć. Na mnie też mama patrzy. Przykro mi, coś czuliśmy do siebie, a teraz zachowuję się tak. Wiesz, co chłopaki wygadywały o mnie? Nie płacz. Nic strasznego, spójrz, Kristino, przecież sama wiesz. Wiem, że to nieprawda. Ale on o tym na cały kraj. Dokąd przyszłaś? Do domu 2, tu wszystko na cały kraj. Nie płacz, wszystko jest normalnie. Wiesz, dlaczego powiedziałam, żeby was zamienili? Dlaczego? Bo Natasza będzie chociaż miała jakieś uczucia. Pilnuj się, Karino, jestem tu dopiero trzeci dzień. Przyjadą nowi chłopcy. Przecież jako gość zostaniesz tu chyba jeszcze 2 tygodnie. Jak długo miała tu być Natasza? Ma sama zdecydować, wynosi się czy nie. Pewnie powie, że nie potrzebuje Stjepana, tylko innego mężczyzny. Piszcie do mnie, zrobimy rubrykę na stronie. Co dalej, nie wiem. Sądzę, że powinni ją udusić. To nie bajka, tylko dom 2, zakochaj się. Tutaj ludzie to robią, depcząc innych. Albo ty kogoś, albo ktoś ciebie. Dzień dobry. Czy to automat? Tak. Jakie wyposażenie panią interesuje? Jest tam radio? Tak. Wszystkie są takie same? I tamten, Bordo? Tylko z wyglądu. Różnią się tym, co mają w środku. Jakie jest wyposażenie 249? Wspomaganie hydrauliczne, elektryczne szyby. Nie ma radia. Radia nie ma, muszę dokupić. Dlaczego będzie? Radio odtwarzacz. Czy jest wliczony do tej 249? Wliczony. Radio odtwarzacz z MP3 ze zdejmowanym panelem. Wliczony w cenę. Mamy teraz upusty. Jakie upusty? Do 70 tysięcy rubli na samochód. To cena bez upustu? Oczywiście. Ile będzie po obniżce? Upust do 70 tysięcy. Ile wtedy będzie kosztował Matiz? Kosztuje 250 tysięcy. Upust to 70 tysięcy. Niech pani je odejmie od ceny i otrzyma wynik. Czyli ile? Jestem na bakier z matematyką. I za gotówkę. 180. Gotówką od razu? Można na kredyt. A kolor? Jak przemalować samochód? Przemalować? Chcę różowy. Różowy? Mamy różne kolory. Może pani wybierać. Skoro jest farba, to można go pomalować na każdy kolor? Nawet szarobury? Na taki jak telefon? Takich nie produkują. Gdzie potem mogę go przemalować? Wszędzie. A kredyt? Jak załatwić kredyt? Kredytami u nas zajmuje się koleżanka. Nastiu, wyjaśnij. Może jakiś inny zatrąbi. Też nie chcę. To dotyczy mojego dziewicy, twa.
Dziewictwa. Dziewictwa. Rustamie, znasz prawdę, a ją negujesz. Nie mówię ci, że jesteś gejem, prawda? Że w półświatku znają cię jako Nataszkę. Ma nawet taki tatuaż. Mogę to skomentować? Так вот и говорить? Ну, другие слова подберите. Ну, не, я понял, зачем. Она, ее... Jej monolog zmierza do tego. Gena boję się, że przepadnę w głosowaniu. Co zrobić, żebym została? Pestka, powiem, jestem człowiekiem, który potrzebuje prywatności. Od dawna tu siedzę, nie mogę tak żyć, grać jak w przedszkolu, w kotka i myszkę. Wkocham, nie kocham. Jestem dorosły, chcę sobie ułożyć życie prywatne. Dobra. Kiedy będziecie na tapczanie, patrz, jak zareaguje. Wystraszy się czy nie? Spoko, Sasza, zaraz zorganizujemy. Do domku. Niepokoi mnie jeszcze jedna sprawa. Dziś będą głosowały kobiety. Tak. Chyba będziesz pod ostrzałem. Gena, wszystko może się zdarzyć. Nie wiemy nawet, co się stanie za 5 minut. Wszystko się może zdarzyć, ale przecież wiesz, że jeśli odchodzisz, bardzo chcę tu zostać. Sama mi wczoraj powiedziałaś, że kieruje tobą próżność, że chcesz, aby wszyscy cię rozpoznawali. Nie przecz. Mówmy szczerze, jesteśmy tu sami. Źle mnie zrozumiałeś. Powiedziałam tylko, że to jeden z powodów. Jeden? Z wielu, wcale nie najważniejszy. Jakie są inne? Nie tylko ja uważam, że Dom 2 to bardzo dobra szkoła życia. Nieważne, czy coś mi się tutaj uda, czy nie, zwłaszcza w moim wieku. 18 lat to cenne doświadczenie. Dodatkowe, ale doświadczenie. Zrozum, jestem dorosły, potrzebuję związku, dziewczyny. Nie mogę tu siedzieć miesiącami. Co to mają do rzeczy miesiące? Przecież nie mówię o latach czy miesiącach, to byłoby śmieszne. Za nas. Tajemniczych ludzi, tak. Nic nie czujesz? Patrz mi w oczy, a nie na zielone drzwi. Myślę. Mniej myśl, a więcej rób. Poczekaj, tak będzie lepiej? Dziewica. Też mi dziewica. Co za teatr? Dziś głosują kobiety. Bać się powinny nie tylko Natasza, Barwina i Krystyna, ale także Olga Buzowa. Ale dziś usiedliśmy po obu jej bokach, żeby się nie denerwowała. Witaj, Kseniu. Tak, Wiktorio. Natasza. Tęcza. Krystyna. Słońce? Wybacz, Krystyno. Krystyno, muszę wybrać między tobą a Nataszą. To nic nie znaczy. Większość jest przeciw Krystynie. Pozostał mi jeden immunitet. Ksenii Sobczak niestety nie jest dla ciebie, Krystyno. Czekaj. Powiem ci, kiedy można. Na razie. Nie cieszymy się, że odchodzisz. Jesteś fajna, wszystko będzie dobrze. Jeszcze tu wrócisz, Krystyno. Oto koniec.
Gena, wracaj na plan. Obok was przychodzi uczestnik. Gena, wracaj do strefy. Nasza historia zbliża się do końca, ale niesprawiedliwie byłoby zakończyć film taką smutną nutą. Przecież film powinien dawać widzowi nadzieję. W finale chcemy pokazać wam bohaterkę, której wszystko się udało. Pamiętacie fankę różu, Karinę Barbie? Znalazła swój różowy dom. Zarabia w nim na różowy samochód. Oto szczęście. Co tu robi kamera? Katiu, potem zabierz do siebie, dobrze? Co? Zabierz do siebie. Dobrze. Nie chciałam się afiszować. Żałuję, że wam w ogóle powiedziałam. To nie takie proste. Zobaczą, w jakim klubie pracuję. Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Jeśli dowiedzą się dziewczyny z klubu, to mam przesrane. Taka reklama mi niepotrzebna. Moja dupa nie szuka kłopotów. To praca, nie chcę mieć tu kłopotów. Zazwyczaj jeżdżę na imprezy. Nie zawsze tutaj pracuję, ale tu jestem najczęściej. Sami jaką muzykę zamawiają najczęściej? Piosenki więzienne. Zamęczyli. Co to? Tacy jak Kruk i inni. Na przykład Władimir, więzienie centralne Michaiła Kruga. Jeśli to włączą, to jakoś się dotańczy. Scena jest otoczona dyktą. Powinna być przybita, a stała luźno. Upadłam i posiniaczyłam całą nogę.
Wyjechałam wczoraj z domu w Toliatti, przyjechałam do Moskwy, przyszłam tu prosto z pociągu, na piechotę, z bagażami. Jestem w Moskwie po raz pierwszy, nigdy nie widziałam metra. Jestem gotowa na wiele, jestem człowiekiem nieprzewidywalnym. Jestem gotowa się sprzedać na rok. Moje ciało, duszę, obecność za 100 tysięcy dolarów. Jeśli zaakceptujecie tę cenę, podpiszę umowę. Nie powinno być żadnych zniżek. Czy jestem gotowy zjeść swoje odchody przed kamerą, żeby to widział cały kraj za 2,5 tysiąca dolarów? W żadnym razie. Za ile? Za większą sumę. Podaj cenę. Ile? 100 tysięcy. 100 tysięcy. Dolarów czy rubli? Euro. Jaką miskę? Dużą czy małą? Co za różnica? Przecież nie ty będziesz jadła. Będziesz patrzyła i przy tym jadła. 100 tysięcy euro? Jeśli ci zaraz zaproponują setkę? 100 tysięcy euro? Tak. Ziomie, zjem i pojadę do Nowoczerkaska i niech was... A za 5 tysięcy euro? Zbijacie cenę. Trzeba albo podbić Moskwę, albo siedzieć w kałuży na Kazańskim. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Studio Arm Film. Tekst Zbigniew Landowski. Czytał Maciek Szklasz. Dobra, przyjaciele, wszystkim dziękujemy. Niech wejdzie następny, szybko. Wszystko to sama kupiłam. Pracowałam od 14 roku życia. Kilka razy mnie nagradzano. Kiedy wyjeżdżałam, jeździłam na południe. Dostawałam bezpłatne skierowania. Przepracowałam 40 lat w jednym zakładzie, byłam przodownicą. Ale żaden nie przypadł mi do serca. Zdarzało się, że kiedy docierałam na południe, mówili mi, wracaj do Jarosławia, nienaruszona i niecałowana. Mężczyźni, wstyd mi o tym wspominać, ale tak było. Dziewictwo. To jakby ktoś na górze rzekł, to nie dla ciebie. Jekaterino Aleksandrowna, jakie jest pani największe marzenie? Co chciałaby pani zmienić w swoim życiu? Spokojnie pójść do łazienki, umyć się bez kolejki. Nie potrzebuję niczego więcej. Mam 3000 emerytury, dzięki Bogu wystarczają. At the toilet. Здесь проверим. Вот смотрите, у нас. Patrzcie, oto nasza kuchnia. Dziękuję. Czy tam jest zamknięte? Nie, zejdźcie do samochodu. Dziękuję. Do widzenia. Jeszcze to. Za dodatkową opowieść. Jak to? Proszę się podpisać. Rozpieszcza mnie pan. Gdzie mam podpisać? Tutaj. Widzi pani tę sumę?
W ciągu ostatnich 8 lat siła nabywcza Rosjan wzrosła kilkakrotnie. Wartość sprzedaży w kraju kilkudziesięciokrotnie. Te tendencje widać nie tylko w Rosji. We współczesnym, tolerancyjnym świecie najwyższą cnotą jest sprzedaż. Nie ma w niej nic trudnego ani niesłusznego. Najważniejsze, że nikomu nie jest przykro. Nie wszyscy potrafią tworzyć, a wojaczka jest coraz trudniejsza. Załóżmy, że nie poszczęściło się wam z nieruchomością, kopalnią czy szybem. Nieważne. To nie klęska, wy jeszcze żyjecie. W latach 90. dłużnicy, którzy zostawali bez grosza, sprzedawali nerkę. Albo nawet oko. Czy mało mamy parzystych organów? Nawet skazany na śmierć ma czym handlować. Na przykład może krzyknąć z szafotu: pijcie Coca-Colę. Zapewni przyszłość rodzinie. Dziewictwo traci się tylko raz, co oczywiście jest niewłaściwe, za to korzystne. Dlatego jego wartość rośnie. Pożytku z dziewictwa mamy jeszcze mniej niż z nerki. Ci, którzy je tracą, właściwie nic nie tracą, a ci, którzy je kupują, czują się pierwszymi i jedynymi. Wkraczamy w erę handlu dziewictwem. To sukces, znalezienie towaru prawie niepotrzebnego sprzedającemu i gwałtownie podwyższającego samoocenę kupującego. Prościej można sprzedać tylko duszę diabłu, ale duszy, jak udowodniła nauka, nie ma. Nie oznacza to, że kupiec zniknął z rynku. Tutaj jest, obok. Po prostu interesuje się innym asortymentem. O naszej młodzieży aż przykro mówić. W Moskwie też taka jest? Jedna z dzielnic tutaj to Szanghaj, nasza szyłka. Jest też południowa. Chłopcy dzielą się na szyłowców, południowców i szanghajskich. Czasami zbierają się na ustawki. Mają tam bossa, najważniejszego. Jeśli ktoś ma problemy, na ustawkach idzie do niego. Potem odchodzą na bok, aby je rozwiązać. Zdają pieniądze. Kiedyś na brzegu rzeczki zjawiało się ze 100 chłopaków, ale to było widowisko. Na przykład, kiedy południowcy z szanghajskimi czegoś nie podzielili. To były bójki, na śmierć i życie. Okropność. Tak było, ale ostatnio to się zmienia. Zbierają wszystkie pieniądze, nie wiem, gdzie się potem podziewają. Pensja to najwyżej 2000 rubli miesięcznie. Cóż znaczą 2000, kiedy ma się 2 dzieci, szkołę, trzeba zapłacić za światło. Przecież trzeba się ubrać, kupić buty. Jak tak w ogóle można? Wszyscy dorabiają, pędzą bimbel albo robią coś innego. W tym mieście na pewno nie zostanę. Już o tym rozmawialiśmy. Jak to ująć? Tutaj nie mogę zrealizować swoich celów. Moskwa to co innego. Wielkie miasto, są tam kluby i odpowiednie towarzystwo. Mam 18 lat. Powiem szczerze, dotąd nikt mnie nie łapał za tyłek czy piersi. Ani nikt ze mną nie spał. Jestem z tego dumna. Czasami pytano mnie, czy się nie wstydzę. Dziewictwa. Nie wstyd ci, że nikt siebie nie... Jak tak można? Czego mam się wstydzić? Przeciwnie, jestem z tego dumna. Gdybym jeszcze raz wzięła udział w tym programie z tymi samymi ludźmi, wszystko byłoby dobrze. Z nim tak. Miałam ochotę, chciało mi się. A tak? U nas tak się suje, tak? Głód prosto czasu, że nie. Tu wszyscy uważają, spotykają się rok, już czas. Nie wiem, może ja źle myślę. Mało kto tu się ze mną zgadza. Chyba tym bardziej w Moskwie.
Dobre utro. Dzień dobry, moja księżniczko. Barbie, czy jesteś gotowa na nowy dzień i na stopniowy podbój całego świata? Moje marzenia są różowe. Wielki różowy domek, różowy samochód z różowymi obiciami. Wszystko dookoła ma być różowe. Chcę patrzeć przez różowe okulary. Jestem piękna, dlatego widzą we mnie tylko ciało. Lalkę. Myślą, że piękna dziewczyna nadaje się tylko do seksu. Mnie on do niczego nie jest potrzebny. Być w moim wieku, tak znaną, w dodatku dziewicą, to coś wyjątkowego. Jeśli się sprzedawać, to nie tanio, bo kiedy stracę atuty, zainteresowanie spadnie szybko. Tak samo było z Britney Spears. Chcę rozreklamować siebie, a potem zostać twarzą jakiejś znanej firmy. Coś reklamować. Gdyby mi zaproponowano nakręcenie krótkiego filmu, w którym pozbawiam się dziewictwa za pomocą butelki Pepsi-Coli, nie wiem, czy to dozwolone, czy nie jest za długa, zgodziłabym się. Za 3 miliony dolarów. To byłaby dla nich reklama. Najważniejsza w życiu jest wiara w swoje marzenie. Jeśli się mocno wierzy, bardzo czegoś chce, to można nawet w kosmos polecieć. Jedyne, co mnie może powstrzymać, to śmierć. Kiedy mnie zabiją, nie będę mogła niczego więcej osiągnąć. Dopóki żyję, to zacisnę zęby, niezależnie od tego, jak bardzo będzie bolało. Ludzie niczego nie zauważą. Żywa Barbie to lalka, więc ja jestem lalką. Nikt nie dostrzeże mojego bólu. Zawsze będę uśmiechnięta, wesoła. Marzę, aby zostać znaną i słynną tancerką, żebym mogła ofiarować ludziom swój różowy humor i taniec. I zarobić mnóstwo pieniędzy. Kupić różową willę i kilka różowych samochodów, w tym limuzynę. Nie śmiejcie się z różowego koloru. Od wieków był romantycznym kolorem nadziei. Po prostu z upływem lat stał się atrybutem lalki Barbie. Lalka ukradła barwę różową. Im bardziej szara jest rzeczywistość, tym bardziej różowe jest marzenie. Kiedyś sprzedawano się za złoto, teraz za róż, bo bardziej jaskrawy. Skąd można wiedzieć, o co Faust poprosiłby diabła, gdyby się urodził i żył w Karagandzie? Wcześniej za duszę proponowano wiele. Wszechmoc, wszechwiedzę, wieczną młodość, a co najmniej odwzajemnienie uczuć. Kupiec nie mówił o pieniądzach, proponowano mu coś cenniejszego. Teraz rynek jest bardziej demokratyczny. Towar stał się łatwiej dostępny, można go dotknąć lub obejrzeć podczas transmisji. Potrzeby też są inne, nawet za darmo, nikt nie chce wszechwiedzy, a wieczna młodość sprawia same kłopoty. W finansach nazywa się to dewaluacją. Może dusze tak straciły na wartości, że wystarczy za nie dać różowy samochód, dom albo co najwyżej minutę sławy? Karino? Naleję herbatę. I pokażę ci gaz. Gdzie mam usiąść? Zimna. Jutro wyjeżdżasz, Karinko?
Wyjeżdżam podbić Moskwę. Na długo? Co znaczy na długo? Znasz, Kariniczka? Dam ci radę. Bądź wnimacie. Ostrożnie dobieraj przyjaciół. Uważaj na otoczenie. Bądź przezorna. Niedługo odbierzesz dowód osobisty, więc będą ci proponować umowy. Wszystko rozważ. Moskwa to miasto bardzo skomplikowane. Tyle różnorodnych, złożonych sytuacji. Dlatego radzę ci, bądź bardzo ostrożna. Поняла меня? И подружек себе подыскивай. Знайдь себе коллежанки. Не маешь злых навыков, więc proszę, nie nabierz ich. Это очень są bardzo опасно. Niebezpieczne. Ну, желаю я тебе. Życzę ci powodzenia. Jutro wcześnie wyjeżdżasz. Dzwoń do mnie częściej. Albo lepiej wysyłaj mi SMS-y. Codziennie, bo bardzo się o ciebie niepokoję. No każdy dzień SMS-oczku poślij mnie, потому что я очень, очень переживаю о тебе. Поняла? Tak. Chcesz trafić na scenę, do publiczności. Wiem, że to twój żywioł, znam cię. Nie zapominaj jednak, że to trwa krótko. Что это до какого-то определенного времени. Zdobądź lepiej jakiś zawód. Żebyś mogła długo pracować. Nie zapominaj o nauce. Znajdziesz coś dochodowego, to idź do pracy. Ucz się. Ciężko jest bez wykształcenia. Jaki cel chcesz osiągnąć? Stać się znaną. Znaną? Nie tyle znaną, ile wpływową osobowością. Co najmniej tak jak Madonna. Ma już swoje lata, trochę się zestarzała, czas na przyjście nowej. Może to nieskromne, ale jestem gotowa rzucić jej wyzwanie. Zastąpić ją? Tak. Nie jako piosenkarkę, ale tancerka. Chciałabym podnieść taniec na wyższy poziom. Stworzyć show. Taneczny. Skoro się już urodziłam, to po to, aby moje życie było barwne. Scena, światła reflektorów, chociażby na krótko, ale chcę wejść na szczyt. Zgadzam się, ale jak możesz coś osiągnąć bez wykształcenia i nauki? Ty możesz dobić się, razwie? Uważam, że mogę. Jeśli chcesz, wskażę ci wielu ludzi, którzy skończyli po dwa kierunki studiów, a pracują jako zwykli sprzedawcy. Nie starcza im śmiałości. Wszystkie siły zużyli na naukę. Nie potrafią odnieść sukcesu, bo brak im samozaparcia. Tak bywa, jeśli jest się ślamazarą, nie potrafi się nikogo spławić. Mam charakter jędzy, sama nauczyłam się psychologii. Potrafię przejrzeć ludzi na wylot, nie mówię im złośliwości prosto w oczy. Nawet jeśli kogoś nie lubię, mogę z nim utrzymywać dobre kontakty. Nie domyśli się, co o nim myślę. A ja od razu wiem, jak ktoś do mnie się odnosi i jakie niebezpieczeństwo dla mnie stanowi. Zrozumiałam, że lepiej udawać idiotkę. Wtedy łatwiej się gdzieś dostać. Myślą, głupia. Trzeba jednak swój rozum mieć i kryć swoje myśli.
как говорится, не вymądrzać się. Ci, którzy afiszują się mądrością, wykazują niedostatek, a nie nadmiar rozumu. Po co mi konflikty? Obejdę drugą osobę milcząc i podążę dalej do swego celu. Z tym się zgadzam. Jeszcze jedno. Jeśli mi ktoś zwraca uwagę, niech sobie mówi, co chce. Nie uważam go za równego sobie. Wysłucham w milczeniu, odwrócę się i podążę do celu. Nie będę się kłóciła. Co to za bydle, że muszę mu udowadniać, kim jestem? Взгляды у нас совершенно. Мне кажется, но... Odnoszę wrażenie, że nie mam 19 lat, tylko ponad 30. No poszukaj na choreografię. Spróbuj zdać na choreografię. Jeszcze coś. Całe życie przepracowałaś za kopiejki, a ja tak nie chcę. Marzę o pięknych ciuchach, drogich samochodach, efektownej biżuterii. Jutro się obudzisz i dokąd pójdziesz? Twoje koleżanki się uczą. Wika studiuje prawo, Rita finanse. A kim jest mama Wiki? Też studiowała. I jest sprzątaczką. Nie, już wystarczy. Zaraz się zirytuję. I będę się kłóciła. Kończmy. Krystyno, życzymy ci, abyś została gwiazdą. Już nią jestem. Żeby wszyscy byli z ciebie dumni. Najważniejsze, abyś nie zapomniała naszego miasta i swoich przyjaciół. Nie, miasto chyba zapomnę, ale przyjaciół nigdy. Wezwą nas. Chodźmy wszyscy razem. Wychodzimy na ulicę. Jak samopoczucie, Krystyno? Doskonałe. Cicho! Spokój. Żeby wasza miłość ze Stiopą była piękna. Na pewno taka będzie. Powiedzie wam się na 100%, bo oboje jesteście świetni. Życzę wam, żebyście wygrali dom. I tak będzie wasz. Twoje zdrowie. Żeby wszystko ci się udało. Wypijmy. Gorzko, gorzko. Może się zobaczymy, zanim pójdę do wojska, a może nie. Na pewno się zobaczymy. Kto to? Mały Sniegurjuk. Wasilii? Witaliku, żeby cię tam nie skrzywdzili, nie malowali cię szminką. Krystyno, jak my tu bez ciebie? Ciao, ziomy. Widzisz autobus? Marino, masz puder? Daj. Ty go masz. Wszystko? Do widzenia.
Szanowni pasażerowie, przedstawiam wam nowy numer waszej ukochanej gazety. Ujawnia sekrety życia prywatnego ulubionych gwiazd. W tym numerze, dlaczego Gałkin żyje z Pugaczową, ale buduje własny zamek. W jakim celu bohater reality show Dom 2 Stjepan Mięszykow zaprasza tylko dziewica? Za co Baturin obije mordę Bilanowi i kto obsmarował dupę Aleksandrowi Cekało, a także fotki gołej Ksenii Sobczak? To i wiele innych materiałów z kolorowymi ilustracjami umili wam podróż za jedynie 10 rubli. Proszę zamawiać. Dziękuję za uwagę. Szczęśliwej podróży. Aktu kupna-sprzedaży dokonuje się dziś w megamarketach. Codziennie w nanomarkecie Moskwa pojawiają się miliony nowych sprzedawców i mniej więcej tyle samo Mefistofelesów. Wszyscy zmierzają do marketu, nawet ci, którzy nie mają ani pieniędzy, ani towarów. Po prostu jeśli cię nie ma, w supermarkecie nie istniejesz. Nazywam się Krystyna Afanasiewa, jestem z Tambowa. Dlaczego tak pani drży głos? Przeziębiłam się, ochrypłam. Przedwczoraj zmarła moja siostra, jak na złość wczoraj zadzwonili i zaprosili mnie na casting, dlatego przyszedłem.
Po pierwsze, chcę do telewizji. To banalne, ale chcę. Chciałabym zarobić sporo pieniędzy, zrobić karierę. Pragnę sławy, dlatego muszę się dostać do telewizji. Po co? Po co? Oczywiście chcę reklamy. Chcę się też dowiedzieć, jak się zachowam przed kamerami. Co będziesz reklamować? Siebie. Jestem najlepszym towarem. Jak zwiększę swoją popularność? Mam członek w spodniach, ale pokażę go, kiedy uznam to za konieczne. Co zrobić, żeby widzowie mnie zapamiętali? Załóżmy, że chcę się pieprzyć przed kamerą, nieważne gdzie. Jestem na to gotowa. Na początek. Nie złożę w ofierze swojej rodziny, ale mogę przekroczyć granice człowieczeństwa. Za $2 miliony. Co jesteś gotowa zrobić za $2 miliony? Sprzedać rodziców. Bzdura. Niedopuszczalne? Wszystko jest dopuszczalne. Nie mogę się kochać za pieniądze ani występować w porno. To moje ograniczenia. Wszystko inne mogę. Na pewno nie prześpię się z psem. Mogę z kobietą. Dla mnie to będzie przyjemne. Ty możesz pocałować. Pocałujesz w usta dziewczynę siedzącą obok? Mogę. Tak. Ty robiłaś to w sobie? Robiłaś to już? Nie. Nie razu. Ani razu. Będę spała ze wszystkimi dziewczynami. Tym, które się nie zgodzą, nasikam obok łóżek, żeby kiedy wstaną zamiast w kapcie, trafiły w kałuże. Potrzebuję 30 tysięcy rubli miesięcznie. Będę wtedy szczęśliwa. Teraz rajcują mnie właśnie pieniądze. Ile potrzebuję pieniędzy? Jeśli będę ich miała dużo, to zapragnę więcej, dlatego marzę o nieskończonej ilości. Będę spała ze wszystkimi. A kto z tobą będzie spał? Wszyscy. O Boże, wszyscy, każdy, kto zechce. Kiedyś w urodziny Dima nieźle się wstawił. Powiedziałam: Dima, chodź, zrobimy to tak jak Madonna w filmie. Prześpimy się ze sobą. A on: nie, Snieżana, lubię tylko facetów. Tylko że inni geje mi mówili: nie spałem nigdy z kobietą, ale ty jesteś taka piękna, że z tobą bym się przespał. Przespałbym się tam ze wszystkimi facetami. Wiedziałbym, jak to zrobić. U nas dziewczyna jest gotowa przespać się właściwie z każdym. Dowolnie, oczywiście. Nie wiem jednak, kogo zdradzić czy wyeliminować. Zgodzę się właściwie na wszystko. To tylko cesarka. Wystarczy? Będzie chyba najlepiej, gdy się z kimś zaprzyjaźnię, a potem zdradzę. Niczego się nie wstydzę. Wszystko mi jedno, będę królikiem doświadczalnym. Chcę kogoś sprowokować, żeby uderzył mnie w twarz. Wyprowadzić go z równowagi. Może zadziwię go biustem i wtedy mnie wezmą. Mogę zrobić tak: jeśli się spodoba, bierzcie mnie. Jeśli понравится, bierzcie mnie k siebie. Uważam się za zawodowego uwodziciela. Tak samo sądzą moi przyjaciele. Trenowałem chłopaków, nie tylko młodych, także ponad 30-letnich, jak należy poznawać i uwodzić dziewczyny. Sam stale kogoś podrywam. Miałem ponad 50 dziewczyn, ale w każdej szukam miłości. Było 50 dziewczyn, no w każdej z tych dziewczyn ja szukam swoją miłość.
Jeśli ja... We mnie najbardziej intrygujące jest to, że mając 18 lat jestem dziewicą. To, że do 18 jeszcze z nikim nie spałam, znaczy, że poważnie do tego podchodzę. Tak samo poważnie będę się odnosić do Stjepana. Jeśli będę mu ufała, to się z nim prześpię. Ale dobrowolnie, a nie przez konieczność wyboru spać albo nie spać. Jeśli nie będzie takiego ultimatum... Wyłącz go szybko. Wtedy, gdy nie będę miała wątpliwości, tak czy nie. Kiedy poczuję, że tak i już. Jeśli mężczyzna mi się nie spodoba, to nawet gdybym się wzbogaciła i zyskała sławę, nic z tego. Najważniejszy problem dla mnie, jak zrobić z tego aukcję. Czy sprzedaję jakąś rzecz? Tak, jestem na 100% gotowa na to, by Stjepan był pierwszy na liście, z którym będę pierwszy raz. Podczas tego programu, tak. Piętnaście, dwadzieścia, starczy, hura. Koniec, możemy odjechać? Ogromne dzięki. Jak to się stało, że zdecydowałaś się sprzedać dziewictwo? Opowiedz po kolei. Najpierw przypadkowo poznałam kogoś przez internet. Korespondowaliśmy. Na portalu była o tym rubryka i fuksem zobaczyłam, że coś takiego w ogóle istnieje. Utkwiło mi to w głowie. To jest, ja случайно увидела, что вообще такое бывает. Но тогда еще не думала, ну, то есть... Сама не wiem, jak to się stało. Po prostu nie wiem. Ten Jarosław to zamknięty krąg. No, ten Jarosław, Jarosław to krąg zamknięty.